Robert Rucha, Rzecznik TV, KSW94. Witamy serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Robert, dzisiaj myślę, że paradoksalnie będziesz mieć gorszy humor, bo zbijanie wagi, ale wydaje mi się, że masz lepszy niż na konferencji. Na konferencji, nie wiem, że było trochę stresu, trochę spiny, trochę jakoś tak, miałem takie odczucie, że coś było inaczej niż zwykle. A to dziwne, bo wszyscy mi pisali, że pewnie siebie odpowiadają na pytania. Wiesz co, chyba po prostu bardziej z tyłu głowy miałem, że... No pęcherz jednak. Nie, pęcherz nie, myślałem o tym, żeby nie było właśnie, że muszę zaraz iść do kibla, ale miałem tak, że strasznie nie chciałem dostać jakiegoś głupiego pytania z czatu, więc na przykład jakieś, no nie wiem co, ale wiesz, i żebym się nie musiał zastanawiać jakoś, no nie, bo zbijałem wagę, więc tak jakby czasu na myślenie nie było. A jak przypominasz sobie jakieś takie pytania od widzów, od fanów, to jakie najgłupsze pamiętasz? Czy najgłupsze, no najczęściej powtarzające się to Ruchała, kogo, XD, coś tam, nie wiem. Albo 56 to samo. Tak, tak, albo nie wiem, czy ruchałem gdzieś w szkole, no, nie wiem, jakieś takie rzeczy, no cały czas, wiesz, takie głupie pytania, nie, po prostu, więc jakby... Norma, nie? Norma. Przyzwyczajony jestem. No właśnie, a YouTube już się przyzwyczaił, czy cały czas ten demonetyzuje wywiady? Bo u nas wszystko jest na zielono. Nie, jest spoko. Na TikToku tylko dalej nie mogę mieć Ruchała, muszę mieć Robert KSW, nie? A dlatego cię nie można wyszukać? Tak, dlatego nie można mnie wyszukać. Powiedz wszystkim, małpa Robert KSW, tak? Tak, małpa Robert KSW, tak jestem na TikToku, bo niestety Ruchała jest... obrażam was, więc jak was obrażam, to przepraszam. Słuchaj, no... Dla ciebie to jest o tyle łatwiejsza walka, że albo trudniejsza, zaraz o tym pogadamy, że wygrałeś poprzedni pojedynek w KSW, natomiast jesteś w ogóle innymi zawodnikami, ale mam na myśli bardziej ten dystans, bo dla ciebie te 5 rund, 4 rundy, no to już nie jest problem. Wróciłeś też z ciężkiej podróży, walcząc z Lomem, no miałeś już Salaha na rozkładzie, tak naprawdę Patryk ma za sobą Rutka. Olbrzymi skalp, ale jednak na tle, jeżeli chodzi o porównać rywali versus rywali, no to miałeś dużo ciężej. A ja bym chciał też zapytać o to, ale też o kluby wasze. Czy ty robiłeś taki research, z kim on się przygotowywał na ciebie w Kilkliw? Nie, w sumie nie robiłem. Znaczy coś tam, wiesz, oglądałem gdzieś tam jakieś ten, ale vlogi, ale tam jakby, wiesz, no, kurczę, tam jest multum zawodników, nie? I jakby, wiesz, na pewno z każdym mógł robić, nie? I to, wiesz, nieważne w sumie z kim robisz, ale jak sobie radzisz z tym wszystkim i potem jaką formę masz, no nie? Jak potem wychodzisz do walki i jakie masz umiejętności, no nie? Więc tak jakby nie robiłem researchu, ale jeśli chodzi o moich zawodników, z którymi robiłem, to było i tak dużo, że ogólnie pisałem sobie w notatniku, z kim tam robiłem, no ale no naprawdę to byli mocni zawodnicy, no nie? Gdzieś tam, nie wiem, Edson Barboza, czy Netto, Joachim Silva właśnie, czy Mota, no kurczę, tam multum zawodników i byłem tam 3 razy, więc też jakby mogłem przerobić z wieloma zawodnikami dużo rzeczy. No i tak samo byłem też na treningach personalnych, że tak powiem, z Mike'em Brownem, z Mateuszem Rembeckim. Jakby dużo razem trenowaliśmy, dużo sobie podpowiadaliśmy. Nawet mogłem podpowiedzieć coś Mateuszowi Rembeckiemu, także to też, też się mogłem, jakby ucieszyłem się z tego, że coś tam mu mogę dopowiedzieć. No ale też Mateusz dbał o to, no nie, że dużo też tych moich, jakby oglądał moich sparingów, dużo też mi podpowiadał. No dodatkowo też Mateusz Gamrot, który na przykład, nie wiem, ja robiłem sparingi, a Mateusz w dormsach siedział i patrzył i coś tam, nie? I potem po sparingu, dobrze, fajnie tam było, to było fajne, nie? Więc jakby, no naprawdę zrobiłem mega, mega progres, 9 miesięcy ostro zapierdzielałem i no i już się nie mogę doczekać soboty, nie? No właśnie, bo to chyba ty mówiłeś, nie? Czy na konferencji, czy w wywiadzie dla nas, tym poniedziałkowym, że jakby jedno z największych wartości dodanych bycia tam, no to poza oczywistością, czyli tym, że jest odcięty od życia codziennego, na co się składa nie tylko to, że jesteś poza domem, ale i zmiana czasu, więc w pewnych godzinach jesteś totalnie w ogóle, nie musisz niczym przejmować. To jest to, co mówią inni na twój temat. I z tego też wyciąga się mnóstwo rzeczy. Tak, no właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo się ucieszyłem, że gdzieś napisał do mnie Mike Brown, że jestem mega wzmocnieniem dla American Top Team. I fajnie to też, że tak powiem, zawodnicy doceniali. Na przykład robiłem rundę z Edsonem Barbozą i podchodzi do mnie właśnie taki Brazylijczyk i mówi: wow, I see your round with Edson, wow.
Very good, no nie? Ale pytałem, kim jesteś? Nie, oni wiedzą naprawdę, bo już jestem tam trzeci raz, nie? Więc jakby oni mnie już kojarzą, znają i też zawsze jak przyjeżdżam, to już są piony bite, coś tam, no nie? Hej Robert, hej. Więc to jest coś takie fajne, jak tam wracasz i już cię kojarzą, już wiesz, jakby nie jesteś takim obojętnym, no nie? I dodatkowo, no pamiętam za pierwszym razem, jak przyjechałem, to było takie, ja pierdziel, co ja tu robię, no nie? Hangar wielki, zawodników w cholerę, a ja jestem taki kurczę mały robaczek, nie? A teraz jakby, jak już tam przyjeżdżam, no to mnie znają i wiesz, jakby zaklepujemy sobie rundy i już tam, no jest zajebiście ogólnie. Robert, to jest absolutny znak czasu, moment, w którym jesteś. Ja pamiętam ten wywiad nasz po KSW 56, kiedy stałeś uśmiechnięty z tym bananem. Ten okres relatywnie był bardzo krótki, odkąd zadebiutowałeś w KSW do tego momentu, kiedy jesteś praktycznie na szczycie cały czas, pomijając tę walkę z Saladinem Parnasem. To też moje pytanie brzmi, bo oczywiście ten poziom rywali na początku był relatywnie mniejszy w stosunku do tych, z którymi mierzysz się teraz, ale który okres był dla ciebie taki bardziej trudniejszy pod względem czy mentalnym, czy też samego wejścia w pojedynek, czyli ta waga KSW, czyli na początku było trudniej, czy jednak w tych walkach tego wyższego kalibru? Debiut był ciężki pod względem takim, że wiadomo, KSW, marzenia, i to było takie ciężkie do uniesienia, że kurczę, że no muszę wygrać, no nie ma innej opcji po prostu, nie? A potem to już walka z Bajano była ciężka też, bo jakby Bajano, przyjechał gość, kurczę, w sumie za dużo o nim nie wiedziałem. Jakiś surfer. Tak. On nie wrócił. Tak, bardzo dobry zawodnik. 7-0, ja wiedziałem ogólnie, że on nie przyjedzie po wypłatę, nie? Jakby gość, widać było, że on tam przyjechał do mnie wtedy, żeby mnie rozwalić i czułem to w walce, nie? Bardzo niewygodny Majkut, dużo kopał, dobrze trzymał dystans i był bardzo ciężki w parterze do pilnowania, nie? I potem walka ze Stasiakiem. Ogólnie już po walce z Bajano musiałem naprawdę stawać na rzęsach, na głowie, żeby wspinać się na najwyższe levele, bo z walki na walkę miałem coraz gorszego zawodnika i naprawdę oni byli mega dobrzy, nie? A ja czasami czułem, że kurczę, że jakby walczę ze Stasiakiem, Eskijewem, potem już był Parnas, ale czasami normalnie czułem, że mówię, kurczę, nie? Że już są tacy zawodnicy i to już jest taki poziom i naprawdę, Robert, no nie ma odpuszczania, muszę spiąć się na wyżyny swoich umiejętności, muszę po prostu zostawić wszystko, ale no, to nie będą łatwe schodki, nie? To były naprawdę mocni zawodnicy i czuję, że one zrobiły ze mnie bestię. No właśnie, to było o tyle trudne, bo na początku miałeś trochę łatwiejszych rywali, ale dopiero chyba później poznałeś tak naprawdę swoją wartość jako zawodnik, że możesz walczyć ze Stasiakiem czy ze Skijewem. To też takie odnoszę przynajmniej z twojej wypowiedzi wrażenie, że jednak ten wcześniejszy okres mógł być chociaż troszeczkę trudniejszy. Ten wcześniejszy, czyli Kiedy była walka czy z Dominem, czy z Bażantem, czy właśnie z Bajano? No, czy no, nie mówię, najtrudniejszy to był właśnie jak walczyłem z tymi już zawodnikami, naprawdę, no wiesz, no, samo to jak z Damianem Stasiakiem walczyłem, no to już tak w głowie, kurczę, zawodnik UFC, nie? Jakby był w UFC i trzeba się spiąć na wyżyny, no bo to nie jest ogórek, nie? Tak samo Eskijew, no gość, no naprawdę, wiesz, walczył dla dobrych organizacji, ACA, nokauty, bardzo ciężko bił, potem Parnas, nie? Jakby też, no zawodnik topka, no nie? Ja myślę, że on na świecie by się plusował gdzieś w top 10, naprawdę. Myślę, że tak i no i on zresztą pokazywał to na walkę, jaką walczył. Nie? On od początku jakby w KSW to już błyszczała, a teraz no to już widzicie, jak walczy, nie? I same te 4 rundy z nim dały mi naprawdę bardzo dużo takiej analizy tego, co ja muszę jeszcze poprawić i jak muszę walczyć, nie? Także ta walka mi dała bardzo dużo, tak. No pomimo porażki. No jego rozwój też był absolutnie zjawiskowy i tak naprawdę przez bardzo długi czas to Łukasz Rajewski był najbliższy pokonania go. Czy ty masz takie podskórne przeczucie, że on jednak zostanie tutaj cały czas w KSW i będzie chciał cały czas być tym dominatorem? No kurczę, tego nie wiem, naprawdę. Jakby zastanawiałem się nad tym, ale sobie stwierdziłem, że nie ma się nad czym zastanawiać, no bo może wybrać wszystko, no nie? I jakby skończył kontrakt, ma teraz dużo, wiele opcji do wyboru i myślę, że też dobrą kasę w tym wszystkim. Więc zobaczymy, jak to będzie, ale no, tak jak mówię, jakby fajnie było się z nim zmierzyć, bo ta walka mi bardzo dużo pokazała i pomimo porażki ja naprawdę czuję, że jestem mega dobrym zawodnikiem. Ja bym dopytał o to, bo ten wątek domknął.
No bo jeżeli ty wygrasz z Patrykiem, a taki scenariusz zakładasz, a Salak zostanie, no to mamy rewanż. Tak, tak, no wtedy będzie rewanż, tak. No myślę, że na pewno będzie rewanż, no bo jakby znowu trzeba będzie zunifikować pas. Tak, tak. Myślisz, że już będziesz, no nie wiem, jak wymyślisz na KSW 100, to nie jest niemożliwe, no bo to jest bardzo realne nawet, że musisz zrobić tam komplet walkopas. Myślisz, że na listopad będziesz gotowy wygrać z Salachem? Myślę, że na pewno nie odmówię walki. Okay. Nie będziesz mógł odmówić nawet. No, nie będę mógł odmówić, no bo jestem mistrzem, nie? Jakby mistrz idzie z mistrzem, ale tak, no jakby podejmę rękawice, nie? Jakby to wiesz, dużo w ten rewanż, znaczy ta walka mi dużo pokazała i chciałbym się teraz sprawdzić po takim czasie, gdzie jeszcze teraz zawalczę z Patrykiem, żeby się znowu zmierzyć z Saladinem. Kilka lat temu pan Maciej Kawulski, bodajże w trailerze walki Pudzian-Bedorf, powiedział, że w tej branży sportów walki tym całym okazywaniem szacunku usypia się bardziej czujność przeciwnika, aniżeli okazuje się szacunek sam w sobie. I to widać u was w walce z Patrykiem. Czy masz takie poczucie, że troszeczkę próbujecie się uśpić? Nie, no ja mam takie poczucie, że jakby no jesteśmy mega zdeterminowani do tego, żeby zdobyć ten pas i myślę, że żaden z nas nie odpuści, no bo jakby wiesz, ja znam smak tego pasa, miałem go w domu, został mi go zabrany mi został pas, więc nie mam i wiesz, i to bardzo podrażniło tą moją taką ambicję, że chcę ten pas mieć znowu, także no ja nie odpuszczę na pewno, na 100, no nie wiem, co by się musiało stać, no ja nie ma szans, że odpuszczę, chcę mieć znowu ten pas i Patryk jest, kurczę, wiesz, pierwszy raz w życiu ma szansę zdobyć ten pas. Też pamiętam, jak miałem tą szansę, w jakim ja byłem nastawieniu. Więc jakby, no obaj nie odpuścimy, nie? I myślę, że tutaj będzie, może być walka wieczoru ogólnie, nie? No, ty jesteś maratończykiem, jeżeli chodzi o MMA. Lubisz te długie dystanse, dobrze się na nich czujesz, dobrze sobie w nich radzisz, nie oddychasz rękawami w końcowych rundach, umiesz docisnąć nawet. No Patryk wygrał dwie rundy z Rutkiem, w trzecią przegrał. No nie jest jakby tutaj tajemnicą, że jakby te rundy mistrzowskie, końcówka trzeciej, czwarta, piąta runda to będzie raczej na twoją korzyść. Natomiast no umówmy się, no, walka się nie zaczyna od czwartej rundy, tylko od pierwszej i on tam będzie najgroźniejszy. Myślisz, że on na ciebie przyszykował, tak jak na Rutka, te latające kolana na niego zadziałały, wchodziło to naprawdę seryjnie. Myślisz, że znalazł coś takiego na ciebie, co będzie bardzo niebezpieczne na samym początku, no bo no, Lomowi też się udało na początku ciebie zaskoczyć. Przede wszystkim to się nad tym nie zastanawiam, bo zastanawiam się tylko nad tym, jak, znaczy inaczej, patrzę się tylko na siebie, o, na swoje umiejętności, na to, jaki ja jestem, jak umiem sobie radzić z opresją i z wszystkimi innymi rzeczami i tak wychodzę do walki. Po prostu, wiesz, jestem gotowy na wszystko, naprawdę przerobiłem wszystko, zrobiłem milion rund, byłem w American Top Team 2 razy, nawet po walce z Saladinem jeszcze pojechałem, wyjeżdżałem jeszcze Poznań, zmieniłem bardzo dużo w moich przygotowaniach i po prostu jestem na wszystko gotowy, no nie wiem, no nie wiem, co mam jeszcze mogę powiedzieć, no wszystko przerobiłem, nie? I na tym się skupiam, a nie na tym, co po prostu Patryk może mi zrobić. Wiadomo, mam z tyłu głowy, co mam mocne i też jakby przyszykowałem się na to, ale no na to się patrzę, nie? Patrzę się na siebie. W takim razie mówisz, że przyszykowałeś się na wszystko, odrobiłeś pracę domową, wyciągnąłeś wnioski, no więc ten element, który był dla ciebie najtrudniejszy do przejścia, nie mówię o zakończeniu walki z Saladinem, tylko o tym zamykaniu. Zamykał cię, jakby polował na ciebie, takie to było, trochę wyglądało jak Kuberski z Leśką, no tylko na dłuższym dystansie. Zamykał cię na siatce, nie dał ci w ogóle tego momentu. Oczywiście zahaczyłeś go, złożył się, odbił się od razu od maty, natomiast on zamykał cię na siatce. Czy wiesz już teraz, co zrobić, żeby tego nie zrobić? No bo poza tym, że możesz iść na wymianę z nim, no to czy wiesz już, jak to zrobić, żeby uciekać w taki sposób, żeby nie dać tego zrobić, bo jest taka szansa, że Patryk jednak może na tym bazować i wpaść na taki pomysł, żeby tą presję wywierać od samego początku i robić dokładnie to, co Francuz. No tak, tylko że wiesz co, ja byłem ogólnie, miałem scenariusz, że ja będę na całce walczył, że czułem, że Saladin może na mnie siąść i po prostu wiesz, jakby no nie zaskoczyło mnie to w walce, no nie, jakby wiesz, goniłem dookoła i wiedziałem, że tak może być. Saladin przede wszystkim no jest też bardzo dobry kondycyjnie i on też mógł biegać za mną tyle czasu, no nie? Na przykład jak biłem się ze Skiewem, no to on tam biegał do jakiegoś czasu, a potem już gdzieś stawał, już trochę musiał odpocząć, a Saladin cały czas i wiesz, na to też trzeba mieć kondycję, no nie? I to 5 rund. Wiadomo, mieliśmy też dużo ściskania, Saladin jest bardzo dynamiczny, dużo widzi, bardzo dobrze myśli. Ogólnie miałem takie momenty w walce, że czułem, nie wiem, ściskając się z nim, mówię, ja pierdzielę, nie? Robi to, co ja. I teraz jak znaleźć na to jakąś kontrę, nie?
czułem, że czasami robił takie rzeczy właśnie, które są jakby, które ja robię i miałem w tył głowy, kurczę, no jak szybko teraz sobie z tym poradzić, jak znaleźć coś na siebie, nie? Także jest naprawdę mocnym zawodnikiem, nie? I czułem to w walce, jakby inaczej, przed walką czułem, że naprawdę jestem w stanie, wiesz, udźwignąć to wszystko i go pokonać, ale po prostu jak byłem w walce i walczyłem z nim już tam, nie wiem, trzecią, czwartą rundę, to czułem, że naprawdę no, to jest mocny zawodnik, nie? I ciężko jest cokolwiek mu zrobić, ale wierzyłem do końca, no, nie? Wierzyłem, że wstanę z tej czwartej rundy, wejdę do piątej i jeszcze gdzieś go tam trafię, usnę, nie wiem, kopnę, sprowadzę. I wierzyłem w to do końca, nie? No ale niestety, że tak powiem, sen o Warszawie się zakończył, jak dostałem kopa na brzuch. Robert, kazus twoich niektórych walk, zwłaszcza tej z Eskijewem, nakreśla w mojej głowie takie trochę tendencyjne myślenie na twój temat, z którego może mnie wybijesz, ale czy ty też czujesz się trochę jak Andrzej Gołota, takim slow starterem? Slow starterem? Wiesz co, nie wiem, ja po prostu mam tak, że umiem się dopasować do stylu przeciwnika, no nie? Bo ja też jakby, bo wszyscy się patrzą na walkę Eskijewa i na Parnasa, czyli dwie ostatnie, czyli jak krążyłem dookoła. Ale jak popatrzycie na pierwszą walkę z Dominem, na drugą walkę z Barzantem, z Patrykiem też, w sumie były takie momenty, z Bajano, ja umiem też wywierać presję, umiem też chodzić. To chodzi tylko o to, żeby dopasować się do stylu zawodnika. Wiesz, błędem było z Eskijewem stanąć albo chodzić do przodu, gdzie czułem jego bombę i wiesz, jakby to byłoby po prostu głupie, no nie? I jeśli ktoś uważa, że może tak robić, no to zapraszam jakby i może pokazać swoje umiejętności i jak się powinno stanąć i się z nim bić, ale ja po prostu znalazłem na niego sposób i myślę, że moim takim też dobrym atutem w walce jest to, że ja potrafię się dostosować do walki, do zawodnika i do tego, co on robi w czasie walki. No tutaj głęboko w tą analizę weszliśmy, a jeszcze chciałbym o dwa wątki zapytać, takie humorystyczne, żeby troszeczkę, bo to wiadomo, jesteś przede wszystkim bardzo uśmiechniętym zawodnikiem. Nie byłeś w narożniku u Kamila Szkaradka i przegrał, już wywalił cię ze znajomych na Facebooku? Tak, tak, no Szkaradek właśnie poszedł na pizzę, nie? I mówi, no ja idę na pizzę, na razie, no spoko, ja idę na espresso, niedobre. Także nie było mnie dlatego, bo ja miałem wylot tak, że jakby on walczył o 15 u mnie i potem ja wylatywałem o 20, czyli u nich już była tam chyba 4 rano, a ja dopiero przyleciałem do Polski i była już u nich niedziela, nie? Także no jakby nie dało się inaczej tego lotu kupić, bo potem tam były jakieś przesiadki, to tamto, więc niestety nie dałem rady, no ale mocno wierzyłem w Kamila, nie? Mocno wierzyłem i no niestety no nie udało się tam, wiesz, kontuzja tej ręki, tego łokcia, no i to też spowodowało to, że był ten knockout, nie? Ja bym chciał też zapytać, no zasmucimy teraz chyba widzów niestety, ale czy możesz nam tę informację potwierdzić, albo zaprzeczyć, albo skomentować jakkolwiek, że w tym roku Nowy Sącz imienia Roberta Ruchały nie uświadczy gali KSW? Znaczy, no nie mam pojęcia dokładnie jak to będzie, ale... Kurczę, nie wiem szczerze, czy jest coś innego szykowane, czy nie, ale... Bez ciebie tej gali nie zrobią. Beze mnie tej gali nie zrobią, nie? Więc jakby... że tak powiem, muszę mieć pas i wtedy będziemy gadać, o. A to czekaj, jakbyś, no to muszę dopytać, KSW 100 czy KSW 99 w Nowym Sączu? KSW 100 czy KSW 90, pewnie, no. Kurczę, wiesz co, chyba wybrałbym Sącz, no nie, jakby to jest, no zresztą byłeś, widziałeś, co tam się działo, nie, no niesamowite przeżycia, ogólnie ten strzał z aparatu, jak jestem, mam piękne ręce wysokie, jest i jestem pas za mną i są dookoła ludzie, którzy krzyczą, no wisi u mnie na ścianie, to jest niesamowite, w ogóle jak zawsze, w ogóle teraz mam dreszcze, jak wchodzę do pokoju i widzę to, to jest taka motywacja, mówię, ja pierdzielę, że to jest, no, nie, no niesamowite, no naprawdę, To zdjęcie, co tam zrobił fotograf, no to uchwyciło wszystko, nie? Każdą emocję i fajnie walczy się w Sączu, nie? Słuchaj, no jak... Ostatnie pytanie. To ostatnie pytanie, to tylko bardziej konkluzja z tego wszystkiego. KSW 100 tak naprawdę jest w sobotę. Jeżeli chodzi o setną galę, którą zorganizuje KSW, to jest sobotę, więc tak, na pocieszenie tak. Tak wychodzi. To jest setna gala, którą zorganizuje. Więc w najgorszym wypadku, jak wybierzesz nawet Sącz, no to zawsze możesz mówić, żebyś na prawdziwej setnej tak gali, a nie na tej numerowanej setnej gali. Tak, no to ja jestem na KSW 100, a Sącz będzie, nie wiem, 105, 104. Tak jest. Także co, no jakby dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają, którzy kibicują. Czekajcie na fajerwerki, waleczka będzie zajebista. Jestem bardzo dobrze przygotowany i nie mogę się już doczekać soboty. Mam bardzo duży głód walki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.